Siema. Być. Lepiej jest. Fajnie, fajnie, lepiej. Ale, no. To na odwagę i ibuprofen i lecimy, kurwa. Trap. Raperzy tam, nie wiem, jakieś kodeina, kurwa, chłopie, i bum, sprint, ekspres i jazda. Wiesz, każdy dobrze jak może, nie? W Polsce nie da się tych syropów. Karol, to z racji, że miałeś te problemy żołądkowe, będę sobie z tobą pracował stąd, dobra? Dobra, jazda. Na pewno już widzieliście nasz drugi singiel, czyli Zajebyście, a teraz postaram się wam przedstawić w miarę, jak wyglądała realizacja jego. I pamiętajcie, na sezon 3 ekipa.pl dostępny jest preorder naszej płyty. Zachęcam was do zakupu, bo tylko teraz jest ona dostępna w wersji deluxe, czyli z dodatkowymi kawałkami, których po preorderze nie będzie się już dało kupić w wersji właśnie fizycznej jako płyta. A no i zapomniałem dodać, 20 kwietnia cena boxa premium urośnie do 420 zł. To znowu kradnę kontem? Nie kradnę, spokojnie. Jeszcze zajebałem miejscu we fotę se zrobił, chłopie. Tak. A ty nie zrobiłeś? Ja nie, on zrobił. On przed pierwszy zrobił fotę. Dobra, co robimy? Skupiamy się. Złodziej kontem. Wszystkie f***nie jego. Chodzi, nagrywa z telefonem. No jak tam bawi się na klipie, panie? Klip, nowa nuta. Tylko u mnie! Backstage! Jest zajebiście, czele wylecą jak jesienią liście. Yeah, yeah. My mamy misję, nigdy nas nie będzie żadne łatwizny. Nie, nie. Ja dalej cisnę, prywatne życie, marzenia i biznes. Daj na psychice zostawiam. Oj, tu się wie. Dobra, dobra. Wiem, jak wy, ale ja słuchałem metalu. Iskrę, miałem wizję, miałem misję, niepotrzebne sobie. Dziś ucinam niczym fryzjer. Jest chmurą, żeby była na vlogu, tak? Ale nie wpuszczam jej. Ale zaraz, na naszym tak, nie? A tutaj chłopaki nie opłacili tak, na subskrypcji. Tak. Poproszę cenzurę dać na chmurę, bo jej wizerunek jest warty trochę więcej niż tutaj twój, wiesz. Ale w Trzywagonie też jest piesek, też biały. To najczęściej to nagrywać na freestyle, tak? Ja od pół roku chyba nagrywam praktycznie wszystko na beat, zdarza się napisać jakiś tekstik. Zioma, ale to każdy ma jakby swój styl pracy, nie? Tylko za rogiem czeka milion, nie ostatni, tylko pierwszy. MMWS! Miałem plan, spełnił się! Pokaż! Powiedziałem tylko, że kurczę, kto tutaj 40 minut temu usiadł sobie tam na jakieś 20 minut. Ja pomagam wody, nie bym był Nowciaksa może. No. Żeby to, o kurwa, no. Z Nowciaksa. O kobietę. To był. Ja kobietę. Oficjalną odpowiedź? Oficjalną odpowiedź, Mikserowski. Możemy zmierzyć, ale w punkcie fotograficznym. Boję się o ciebie, jak się spotkałem w klasce. Zajebiste, jak to buja. Niesamowite. Fajnie z Jarem, nie? Fajnie, bardzo przyjemnie, no. Jarem on tam nie wie. Wiem, że duża część osób może jeszcze o tym nie wiedzieć, ale mamy stronę naszej spółki ekipaholding.pl i tam dzisiaj pojawi się mocne info. W ogóle w tym miesiącu będą same mocne informacje na temat naszej spółki, więc dla wszystkich osób zainteresowanych tym tematem wpadajcie. Dzisiaj pojawi się tam informacja na temat naszej spółki gamingowej i tego, kto do niej wchodzi. A jest to ktoś, kto w Polsce na streamingu robi ogromne liczby, największe. I będzie u nas w zarządzie spółki. Będzie nam pomagał tworzyć gry. I pewnie je też promować. Pojechaliśmy do Warszawy, bo dostaliśmy zaproszenie do Kuby Wojewódzkiego na dwa występy. Jeden na scenie, a drugi na kanapie. Ciekawostka, tam są milionerzy po drugiej stronie. Gdzie? Gdzie tam? No tu za kotarką. Aha, wiesz chyba jak jest. No. Dużo ruchu, dużo ruchu. Co teraz powiedziałeś? Właśnie. No, i jest tak blisko, wybieli. Ale raczej chyba tak o. Ja nie była na zabawę, to słychać. Ej, wiecie, czego ja się boję? Słychać jak my, jak śpiewamy tak idealnie i my tak lubili Jezus i będzie tak. No trochę będzie, bo będzie 50% playbacku, nie? Dawaj, próba. Zajebiście, robię siano, robię biznes, zajebiście. Chory stawki, chory wizje, mam precyzję. Zajebiście. No i bawcie się, wiesz, bawimy się, pyk do siebie coś, sobie sami razem coś tam śpiewamy. Każdy głos się pokrywa z tym, co jest nagrane na tym podwodzie i tak jest barzamy i tak ma być. Tak. Dobra, próbujmy raz jeszcze. No jest playback, tak, uczymy się. Pierwszy raz w życiu jesteś tutaj, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No tak bardziej. Po czym wiesz? Nie wiem, właśnie stresuję i patrzę w dół. Na kamerę wyglądam tam, jak wiesz, z tego mema. Kompleksów się nabawisz. Nie wie pewnie część osób, ale ten...
Robimy tak, że jest Nowciak z Marta na zwrotce, a ja na refrenie, dlatego że nie zmieścilibyśmy się z czasem, mieliśmy tylko 2.30. Dlatego, żebyśmy w trójkę występowali, to po prostu ja na sam refren. Taki plan. Ale mi się wydaje, że w ogóle Nowy jest pospinany. Jest pospinany! Ale nie mógł tak, żebym nie słyszał, ale jak śpiewam, to tak ten. Ja mam tylko problem, ale to jest taki właśnie przez to, że nie mamy doświadczenia. Tak ruszam mikrofonem, raz jestem ciszej, raz jestem... Przebijasz i jesteś tak. Czasami strasznie głośny, a czasami w ogóle się nie słychać. Właśnie nie ogarniam tego. To nie zady, to nie baki, to nie biznes. Parę prawów jeszcze nie znam moje liście. Ej! To co wy słyszycie tam na miejscu, wow. To nie jest to samo, co jest tutaj, że nie. Chciałbyś, abyśmy kogoś podglądali jak FBI. To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Zajebiście. Parę planów jeszcze jest na mojej liście. Zajebiste foty, mordo, to nie tylko pstryk. Wiem, to wciąga jak dobrze. Na komiki, to 7 days a week. Dobrze, jest git, naprawdę. Jest okej. Ale większa bujanka musi być. Głównie chciałem, żebyście tego posłuchali, żebyście byli spokojni, jak usłyszycie, że coś tam paluje na sali, żebyście się tym nie przejmowali, tylko po prostu dalej swoje. Dobra, fajnie, dzięki, to dużo dało. Tak? Nie wydaje ci się, że głupim pomysłem jest lecenie przez Amsterdam, skoro są bezpośrednie połączenia? Nie, bo tak jest taniej. Zaoszczędził 300 zł i dostał 600 euro mandatu, nie? Rekin biznesu. Tylko mój Mike mógł wpaść na pomysł, że o, mogę przywieźć tylko 200 szybów, to wezmę 1400. Ale jest stresik? Nie, właśnie teraz w ogóle. Dlatego czekam, jak to będzie takie expectations reality, wiesz, teraz taki kurwa zbyt. Chłop, ja się stresuję. Przepraszam, ja się stresuję samym miastem, żeby na raz to zrobić. Ty ma zrobić problem! Moim zadaniem jest to, że się coś pierdolę. Przepraszam, kurwa, jesteście cali! No, czy powiedz, jak to jest powiedzieć przypadkiem, raz zajebiście i 2 miesiące później grać koncert u Kuby na... Właśnie uświadomiłem, tak, że kiedyś sobie powiedziałem na filmie zajebiście, po prostu, jakoś się to przyjęło i nagle jesteśmy u Kuby, nagrywamy nutę, zajebiście, chłopie. Nowciaks, Nowciaks, bym cię rozpiął w środku. Nowciaks, jeans? Jeans czy to? Nie, to. A myślałem, że to tak... Nie, aha, nie, to są te ładne jeansy, to te ładne jeansy. To co, idziemy? Zapraszam trójeczkę. O kurde. Co jest? Powiedzieli o tym, że ktoś zrobił 10 milionów na YouTubie, 20 milionów w normie, 40, zaczynamy się drapać w głowę. Ale jak ktoś robi tyle co oni, to się zastanawiamy, a może Sławek Peszko tydzień temu miał rację. Może to jest jakaś nowa religia. Ta religia nazywa się ekipa. Wielkie brawa! Ten występ stwierdziliśmy, że najlepszy był ze wszystkich. Najlepszy i w ogóle taki ekstatyczny moment, mamy taki ale tam był stres za ścianą. Ja nie chciałem wam mówić, bo nie chciałem wam dokładać, ale mówiłem wam, jest chillout, a byłem taki zesrany. Ziomal, jeszcze pokażcie ręce, Murcik pokazuje, a tam taka ręka. Siemano, jak tam nastrój? Wszystko dobrze? Cześć, ja uważam, że było super. Kto zrobi? Karol, zrobisz ty? Choć trochę. Zajebiście było, naprawdę super. No to dobrze. Nie, bo się strasznie zestresowałem. O wszystkim, o czymkolwiek gadamy, nagle okazuje się, że wspólnota, czyli to, że jesteście przyjaciółmi, to wyziera. To jest dla mnie największa wartość, to co powiedział kolega Trąbka, że kurna razem. Rozumiem, że razem. To jest komunikat dzisiejszego dnia. A w ogóle kiedykolwiek ktoś robił taką własną scenografię u ciebie przy wykonie jakiejś, nie? Zaśmiechał, pamiętaj, bieda!
zobacz, my nawet catering rozdajemy. Coś dla was wszystkich, coś dla was wszystkich. Znalazłem na necie taką opcję, że można zbadać swoje DNA. Zajebiste, na przykład można się dowiedzieć, że jesteś w 15% Rosjaninem, w 20% Polakiem, a wreszcie po prostu debilem. Mam nadzieję, że Majkowi wyjdzie, że jest szajer. Co to znaczy? Hobbici są z szajer. Ej, ale to jest mega ciekawe w ogóle. My tu się zastanawiamy, skąd te DNA się będzie brało, a Patrz napisał, że zdjęcie cycków trzeba było, trzeba wysłać podobno. Karol zlecił mi to zadanie, jak coś to brief. Przyszły testy. Otwierajcie, nie? Nie każdy... Testy DNA, proszę państwa. Płacze opakowania. Ale ten, jadłem obiadek, akurat mi przyjdą jakieś tutaj, wiesz. Wyjdzie nam, że jesteśmy w połowie stripsami. Dzisiaj wyjdzie, kto jest najlepszy, czyli najbardziej polski. Właśnie. Ogólnie czekaliśmy na to, nie wiem, 2 miesiące chyba, żeby każdy dostał wyniki i dziś dowiemy się właśnie. W 30% jestem bałtem. Co to jest bałt? Z północy! 40% Europejczyk z Europy Wschodniej. Polska, Litwa, Szwecja, Norwegia. Jestem w 40% Polakiem. W 30% jestem właśnie bardziej z Litwy i trochę z tej. Z Rumunii. Z Bułgarii. Nie, Rumunia tu jest. To ten kolor skóry! Czyli to by wyjaśniało kolor skóry. Dobra, ale co robimy? Kto jest największym Polakiem, to co? Wygrywa. No wygrywa 5 stów. I... Na grilla. Ale w 500 stówach masz, to nie jest hajs, alkohol, kiełbasę, cebulę i co jeszcze było? Kiszone. I kiszone. 87,5 Europejka. Czyli... No, Europejczyk, tak. A, tak, czyli więcej. Już wygrywam kiełbasę. A z której strony? Wschodniej, to jest Polska. 5,4 Skandynawska, 3,6 Bałka i Anglosaska 3. Jeszcze raz. Brawo. Nieźle. Brawo. Karol Wyszyński, idol. Największy influencer w Polsce, 50% nawet Polakiem nie jest. O, to już nie jest influencer, to nie nasz. Robert ma na pewno 100%. Robert ma stówę. Następny. Ja mogę następny. Dawaj. To będzie to... Europejczyk w 80,9%. Ja mam najdziwniejszy jak na razie. Ja jestem tu Francja. 10 o kurde. Ja jestem tu Francja. Ja Francja. Erastas, Holandii, co to jest? Zajebiste to jest! To jest kurwa podupcone, ty teraz możesz napisać do jakiegoś ziomala. Krew na 6 stopnia. Czeka na mój kontakt. Uuu, dawaj Majkę! Dobra, to już... To jest krew na 6 stopnia, chłopie, co jest kurwa? Nie szukaj tak znajomych na siłę, Majkę. Jej, Anglia! Finlandia, Amsterdam, a tam była pani... Światowy, Majkę! Światowy! Nie, no mówię, w mojej rodzinie było takie nazwisko i ja moją prababcię, która miała nazwisko Kazaków przez V, jeszcze znałem osobiście. Byłem u niej w domu, nie raz w ogóle. Mateusz, jesteś... Jak muzyka. Mówię, 47% jestem Polakiem tylko. 32,6 bał. A teraz zobaczmy... Trochę tam rękę, tu. Jaka muzyka? Jaka muzyka? Bałkańczyk? Ej, masz stary identycznie, jesteśmy chyba normalni braćmi. Łoooo! Kurwa! Zaraz tu dać Irlandia, Szkocja i Maria! Nie myłkę! No to dawaj Krzyżu, zobacz, pokaż co ty masz. No właśnie, to zacznijmy, zaczynajmy. No. Jesteś frajerem. Kurwa! Widać kto kibicuje polskiej reprezentacji. Widać kto się wychowywał. Bałkańczyk, piękne, dobre korzenie. To jest najbardziej poczciwy. Największy Polak, najbardziej poczciwy. Tyle! Jo, ale jestem. To już wiemy, czemu Krzyżu zawsze na imprezkach tak wiesz. Rzeczywiście. Krzyżu może przyjąć. 70. Ciekawe, inna statystyka niż inni, 70. Ładnie, zobaczymy co tam mamy. Ej, dajcie jakieś kraje. Europa. Brawo, brawo. Zachodnia, Francja, Niemcy. No bardzo, brawo. Nad Morzem Bałtyckim 2% też dwa razy byłem. Tutaj dobre geny, dobre geny. Aszkenazyjka. To są właśnie... Francja i tam, ojej. Ale geny, chłopie. Ej, a co to jest? Ale mój syn to będzie Mbappé. A mój Robert Lewandowski. Aszkenazyjczycy to są Żydzi. O, Bałkany, szacun, tam jest bardzo fajnie. Szacun, dobre geny. Dlatego ty tak w wodzie pływasz, chłopie, w
w lodzie tak, masz, tak. Wódki dużo pijesz. Ryby! Finlandia, ryby! O kurwa! 34! Co to jest? Najmniejsza Polka tutaj! Co jest? To jest? Co będzie dalej? Okej, bardzo mocno tutaj. Jak z Pokemonów. Teraz będzie... A, okay. Myślałem, że nie, git. Zobacz, może być coś szalonego. 15%! Harry Potter! Ja też wiem. Tak, to te Harry Potterskie geny. Od śpiewania o Harry Potterze. Oj, tam się okaże. 85%. Oj, oj, dużo. Krzychuj się zagrożony. Brawo! 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 88. Wszystkiego po trochu, ale tak... To 3%. I to, co o, miała Marcisia. Ashkenazi. To my. Ale to się zgadza. Ej, ty też to miałaś? Tak. I kurwa, to się zgadza. Macie ciemne włosy. Bo to są, to są tam, włosy, gdzie byli Żydzi. I Żydzi mają takie trochę... Arabs, takie ciemne. Macie ciemne oczy i jest, ciemne włosy. Jest trochę, trochę. Możliwe, że tu się placebo, ale trochę może się tu zgadzać. Ile Polak? 100%! Stop. Jesteś Polakiem, spierdź! Ten bałt. No jest! Czuję się jako dobry Polak, Polak to już taki dobry Polak. Ale ja jestem najlepszy Polak. Krzysiu, gratulacje, jako największy Polak z ekipy. Gratulacje! Polska, kurwa! I ty jak się czujesz jako najmniejszy Polak? Murcik ma zajebiste wyniki, ja zazdroszę. Bo dobre geny, Murcik, dobre geny. Im więcej z różnych miejsc, tym lepsze są. Tak, masz już przemielone. Na tobie to kurwa nie zazdroszczę. Kurwa dzieci, nie? Żeby się urodzić. Przyjechał do takich, tak jak w Burgowie jest. No to jest pokój mini Majka, jak widzicie. Fajny jest, tylko kurczę trochę duży. Nie sądzicie, że on jest trochę za duży na minimajka? Co jakby go tak pomniejszyć? Każdy wymiar tutaj o połowę. A jeszcze dodam, że Majka nie ma, bo jest na tydzień w Dubaju na wakacjach, więc to będzie fajny trunk. Co jest? Ej, jak to wygląda? Aż mi się tak w głowie zakręciło, co myślę, co jest? Super. Fajnie. Wycięte elegancko. To jest zimne. No. Co, oni uczyli drzwi? Nie. Mini Majka pojechał do Dubaju na ponad tydzień. Uznaliśmy, że to może się udać. Powinniśmy zdążyć pomniejszyć jego pokój o połowę. Każdy wymiar, łącznie ze ścianami, łóżkiem, biurkiem, wszystkim. O, siema. O, do mnie ten pokój, kurwa. O, kurwa. Wreszcie pokój dla ciebie, chłopiec. O kurde. Ale patrz, jak on sobie jeszcze wygląda tam. Komputer pewnie też nie zadziała. W końcu pokój normalny, nie? Dla ciebie. Ale w ogóle Mike tu wszedł? I to w ogóle nie wyglądało dziwnie, wiesz co chodzi? Po prostu wszedł do pokoju. Tutaj jest tak zrobione, że jakbyś chciał, to możesz po prostu sobie dalej spać, nie? Stary, zobacz jak to jest odwzorowane, teraz możesz się przyjrzeć. Tą lustro nocną. Tam też są te rzeczy, masz tego jądę swojego, jakieś zdjęcie, jakiegoś Game Boya. Michael, teraz masz swój pokój i możesz jeszcze komuś wynająć drugi. A co jakby na patecie zrobić taki prank? Że mu posprzątamy pokój. No nie mamy tyle czasu. No, to nie, to z tamtej perspektywy. No nie, no kurwa, za mocno. Niesamowity, ty jako niego stoisz w kamerze, oglądasz, żebyś był 10 razy większy od niego, a on sobie leży na swoim łóżku na live. Nie musisz być wielki, by się tak czuć, nie? Cześć tam, patrz, Mike jak tam wchodzi? W ogóle nie wygląda dziwnie, w ogóle, w sensie... Co Mike, jak na wszystko, co mogło się przydarzyć, nie jest źle, nie? No nie, jest chyba sobie w domu, co nie? Bo Mike do mnie co 15 minut. Dobra, no i co przygotowaliście? Co zrobiliście? No a ja za każdym razem nie odpowiadam na pytanie, tylko opowiadam. No i byliśmy!